Mówię to z pełną świadomością wśród młodego pokolenia. Oczywiście jest elita taka i to jest bardzo proszę zobaczyć, ten fenomen żołnierzy wyklętych. No to jest młode pokolenie, o tym jeszcze powiemy, skąd myślę, że taki fenomen. Dlaczego to przyjęto ich jako, że tak powiem, swoich bohaterów. Został przerwany pewien kod kulturowy. Państwo na pewno się spotykacie. Znaczy wystarczy nawet jakieś takie popularne programy, quizy w telewizji powiedzieć, jak ludzie kompromitujących rzeczy nie wiedzą. Tu nie chodzi o to, żeby pewne daty, nazwiska, ale żeby kojarzyć pewne. Nas uczono, że Piłsudski to jest faszysta i tak dalej, ale myśmy go potrafili umiejscowić, prawda. Nie pomyliliśmy tak, jak dzisiaj się pyta studenta, prawda, z kim było powstanie styczniowe. Nikt nie wie, a potem jeden się zgłasza, mówi, z Krzyżakami, prawda. Bo oni tak, bo to jest ta nowoczesna szkoła, że są segmenty, prawda, w języku polskim w jeden dzień się uczy Szymborskiej, w drugiej się uczy Kochanowskiego i Reja, i z powrotem Różewicza. Prawda. I żeby jak najmniej wysiłku, jak najmniej nie wymagać. To jest katastrofa. Każda zmiana w Polsce zaczynała się od reformy szkoły, budowania szkoły. Nasi przodkowie, prawda, w XVIII wieku była kolegium nobilium, szkoła rycerska, żeby wytworzyć elitę. A dzisiaj system nauczania na uczelniach wyższych, prawda, w szkołach, prawda, to jest no, tworzenie analfabetów, taniej siły roboczej. Że tak do końca nie jest, to jest tylko trzeba podziękować tym dziesiątkom tysięcy, prawda, nauczycieli, którzy rzeczywiście poważnie traktują swój zawód, są pedagogami, chcą tej młodzieży coś przekazać. Tylko to jest, jest chory system. No jak właśnie, i to jak my opuszczając tą szkołę, mieliśmy pewien zasób pojęć takich, prawda, że teraz nie można, prawda, dyskutować, bo nie znają analogii, prawda, nie znają porównań. Jest cała grupa, prawda, o tym nawet w prasie pisano, 40 studentów, prawda, prowadzi zajęcia, mówi o Targowicy, prawda, czym jest Targowica. I widzi, że tak mówi o tym Targowicy, systemie symbolu zdrady, prawda, na narodowej, i widzi takie spojrzenia zaniepokojone, że chyba ta młodzież nie wie, o co chodzi. I rzeczywiście pyta się, co to jest Targowica w ogóle. No i nikt nie tam jeden nie zgłasza się, prawda, nieśmiało, że to jest jakiś przyrząd do mierzenia, prawda, na targowisku, prawda. No więc no to są takie efekty. Na całym świecie po prostu, czy w Stanach Zjednoczonych, dochodzi się już do tego, że nie można budować wąskiej specjalności. Człowiek musi być humanistą, musi te kwestie duchowe też znać. I mówię, nasz największy rodak, prawda, którego właśnie za parę dni będzie rocznica śmierci Jan Paweł II, cały czerpał z polskiej historii. Proszę Państwa, to jak mówię, ten największy człowiek, autorytet dla całego świata. Przecież on, jak przyjechał do Wadowic, to co wspominał, prawda? Mówił o szkole, że on dziękuje tym nauczycielom, profesorom. Oczywiście telewizja to te kretyńskie, prawda, kremówki tylko do tego, bo to jest prosto, łatwo po prostu. Ale nie bierze, nikt się nie zastanawia nad tym, jak ten człowiek po kilkudziesięciu latach potrafi Antygony, prawda, ja nie wiem, czy jest dzisiaj w lekturach, prawda, o Sofoklesie, prawda, cytuję po prostu z pamięci. Nasi dziadkowie, prawda, wierszyki potrafią, co teraz młodzież na pamięć. Nie, nic się nie uczy na pamięć, bo to jest zbyt duży wysiłek. Teraz od nas zależy, czy my sobie damy przerwać ten pokoleń. Przecież były takie manifesty, prawda, nie powiem w jakiej gazecie, pisane, że prawda, co mnie tam, że to taki wzór młodego pokolenia, co mnie obchodzą ci wojowie, prawda, Mieszka I, czy górnicy z kopalni Wujek. To było, minęło, nic mnie to nie obchodzi. A Jan Paweł II, prawda, potrafił przyjechać do Radzymina. Już był bardzo chory, już miał nie przemawiać tam w ogóle. Jedna z wzruszających bardziej scen w czasie jego tutaj pielgrzymy. On łamie protokół, ten porządek, i podchodzi do kilku
tych staruszków, to był 97 rok, którzy, prawda, ostatnie żyjący, już nikt z tej grupy nie żyje. On podchodzi i mówi, ja tu chcę coś powiedzieć, że ja urodziłem się w maju 20 roku. Wtedy, kiedy toczyła się wojna bolszewicka. I wy uratowaliście naszą niepodległość, uratowaliście Europę. I ja zaciągnąłem dług wobec was po prostu. Ja żyję z tym długiem cały czas. Czy my tak w ogóle myślimy po prostu? Czy jest w tych, w cudzysłowie, elitach, prawda, czy opiniotwórczych, chyba jakiś dług po prostu? Dług, prawda, wobec przeszłości, wobec tych pokoleń, które za nas nadpłaciły po prostu. A my to tak odrzucamy lekceważąco po prostu. To jest, tutaj jest pytanie w ogóle o sens życia, istoty. Czy istotą życia jest to, że ja będę miał, no to jest przerażające po prostu, 5 zegarków na ręce jakieś. Proszę Państwa, bolszewickie, sowieckie tutaj maniery przyszły, prawda? Zbieracze zegarków, no to się w głowie nie mieści coś. To się zmienia, proszę Państwa, to się zmienia i tu jest rzecz, która miała się nie wydarzyć. Bo wydawało się, że ta pedagogika taka, prawda, rezygnacji z polskości, wybierania przyszłości i tak dalej, że to odniesie prawda, sukcesy, prawda, szyderstwa, kpiny, prawda, wobec patriotyzmu. To poniosło klęskę. Bo przyszło młode pokolenie. Młode pokolenie, które się zwróciło do historii. I proszę Państwa, w jaki moment się zwróciło w historii? Właśnie w Żołnierzy Wyklętych. To jest fenomen niesamowity. To jest, proszę Państwa, to jest jeszcze temat na badanie dla socjologów, dla historyków i to będzie. Jak to się stało? Co w tych ludziach jest? Że ludzie, którzy przegrali po prostu, można powiedzieć, stracili wszystko. No to widzimy, jak ich potraktowano i nawet grobów nie mają, prawda. Za parę dni będzie prawda, pogrzeb w katedrze lubelskiej Józefa Franczaka, lalka, prawda, jemu głowę ci zwyrodnialcy odcięli, prawda, i była gdzieś, teraz została odnaleziona. A jego tylko pochowano, bo rodzina dzięki grabarzowi dowiedziała się, gdzie są zwłoki. Teraz głowę, prawda, odcięli. Co ci ludzie przeżyli, prawda. Że ich nie wystarczyło zabić, ale ich trzeba było pohańbić, prawda? A oni marzyli tylko o wolnej Polsce. Zostali wierni przysiędze. Prawda? I to jest skandal, prawda? Że takie postacie jak rotmistrz Witold Pilecki, jak Łukasz Czepliński. Łukasz Czepliński, nie wiem, czy Państwo znają, ostatni komendant główny Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pisał grypsy, prawda? Do swojego syna, do Andrzejka. W świętej pamięci Janusz Kurtyka powiedział, że to jest relikwia, tego grypsy polskich marzeń o niepodległości. Bo rzeczywiście, ten młody człowiek, odznaczony virtuti militari za kampanię wrześniową w 1939 roku, za ZWZ, za AK, jest potem mordowany i on pisze po prostu, mówi Andrzejku, ten chłopak ma 4 lata, on nie wytrzyma tego, umrze w wieku 20 lat później. Bo matka do końca życia będzie represjonowana za to, że miała męża bohatera po prostu. A on pisał w tych listach, będą mówić, ja jestem bandytą po prostu, ale ja walczyłem za świętą sprawę, za wiarę, za religię. Ja się cieszę, że ja za to będę zamordowany, bo każdy umrze, prawda. Ale ja w dobrej sprawie. On mówi, Andrzejku, ja cię proszę po prostu. Ty, jedno co możesz, ty się ucz, pójdź do szkoły i się ucz po prostu. Znowu szkoła, prawda, znowu patrzenie w przyszłość. I to jest, myślę, te ideały, prawda, takie. To jest zupełne oddanie się po prostu, czy ksiądz Gurgacz i tak dalej. Ksiądz Gurgacz, prawda, mógł uciekać, prawda, jego kolegów po prostu, on był księdzem, prawda, oczywiście z niego zrobiono bandytę, złodzieja, prawda, z bronią go fotografowano. On był, proszę Państwa, on był kapelanem, bo dowódca przyszedł. Każde wojsko w lesie, prawda, w takich warunkach, prawda, się demoralizuje. To jest bardzo trudno utrzymać grupę mężczyzn, prawda, w takiej beznadziejnej sytuacji, w rygorach jakichś.
On przyszedł, mówi, niech ksiądz zostanie kapelanem naszym. Oni codziennie mszę świętą odprawiali, wykłady robił z filozofii, żeby ci żołnierze się nie zdemoralizowali. Złapali w Krakowie dwóch, on wiedział, mógł uciekać po prostu, ale nie. I on był z nimi. Przyszli po niego i prawda, zginął. Inny, prawda, jeden z dowódców szwadronu, prawda, majora Upaszki, Szędzielarza, teraz jego pomnik odsłonięto po piersie w Krakowie właśnie, z udziałem wielu tysięcy młodych ludzi. To jest coś niesamowitego. Był już chyba 47 czy 8 rok, to zresztą o tym pisze Joanna właśnie w swojej książce. Już wiadomo było, że ta pętla się zaciskała, że nie zginął. On przyjechał do sióstr, prawda, do rodziny, płakały, one mówią, zostań z nami, prawda. Tam zginiesz, wyjedź na zachód, ukryjesz. On mówi, nie. Mówi, obowiązek. Jedno słowo, obowiązek. Czy my dzisiaj, prawda, w przestrzeni, to takie jest modne słowo, publiczne dzisiaj, czy dla nas istnieją, czy gdzieś, takie słowa jak służba, prawda, jak obowiązek, jak poświęcenie. I myślę, że stąd po prostu, stąd młode pokolenie, które jest zawsze najbardziej wrażliwe, prawda, widziało, jak zostają te najświętsze nasze wartości plugawione po prostu, wykpiwana Polska po prostu, Polacy. Jak są? I właśnie wybrało tych żołnierzy, których nawet zabijano po śmierci. Śmierć cywilną nie zadawano. Do dzisiaj ich grobów nie możemy znaleźć. Już się wyciąga, prawda? Ale z nimi zmartwychwstaje Polska, bo to nie chodzi o nich, tylko proszę Pani, o sprawę i o wartości, w imię których oni walczyli. A to były największe wartości. Bohater, generał Fildorf Niel przecież. To są ci ludzie, dzisiaj wracają do nas, ale wraca ten system wartości. I myślę, że to jest to, co pociągnęło młodzież. Bo to było na poważnie. Nie tak jak dzisiejszy świat nam, prawda, PR-y takie czy inne, prawda, wszystko na pokaz, prawda. Tylko jeżeli oni ginęli, oddawali życie, no to więc to musiało być na poważnie. Więc warto po prostu. I oni za nas nadpłacili. To jest, myślę, największe zwycięstwo, prawda? Które ci ludzie mogą, prawda? I na pewno nie myśleli. Chociaż Zapora, prawda? Jeden z bohaterów, cichociemny, Virtuti Militari, prawda? Idąc na śmierć, wyglądał, jakby miał 60 lat. Siwy, prawda? Cichociemny żołnierz, specjalnie wyszkolony w Anglii, z połamanymi żebrami, bez zębów. Idąc na śmierć, mówi, przyjdzie zwycięstwo. A proszę Państwa, Inka, Danuta Siedzikówna. Dzisiaj, gdy plugawi się polską młodzież, gdy się jakieś manowce ją sprowadza po prostu, robi to szkoła, teraz będzie jeszcze bardziej to robić. Co było troską tej niespełna 18-letniej dziewczyny, zwykłej sanitariuszki? Co było, prawda? Było, żeby jej babcia dowiedziała się, powiedzcie mojej babci, że zachowałem się jak trzeba. Czyli że zachowała się jak trzeba. I my potrzebujemy takiej Polski, żeby ludzie się zachowywali jak trzeba. Nie chcemy takiej Polski, żeby którą budowano, mówiono nam, że pierwszy milion trzeba ukraść po prostu. I niestety zbyt dużo ludzi w to wierzyło. I zaczęło to robić, prawda? My chcemy Polski, w której ludzie się zachowywali jak trzeba. I stąd myślę, głód takiej Polski jest właśnie wśród młodego pokolenia, że jak będziemy na takich wartościach budować taką Polskę, to taka Polska będzie. A zresztą na koniec może Państwo będą pytać, mówię, zakończę może Janem Pawłem II właśnie. On zawsze wiele mówił dla młodzieży. Są te słynne, prawda, jego wizyta na Westerplatte, że każdy musi z nas, młodych ludzi, mieć jakieś swoje Westerplatte, jakiś zasób wartości, spraw, które będzie walczył do końca, jak ci żołnierze. Ale co powiedział w czasie tej pierwszej biegczyny? Bo ona była chyba najważniejsza. Na skałce do młodzieży. A my jakby od tego uciekamy, czy wiele ludzi chce uciec. Nie uciekniemy od tego po prostu, bo my jesteśmy w takim miejscu w Europie, prawda.
że tu, w tym miejscu w Europie, żeby Polska istniała, to Polska musi być wielka. A wielkość Polski zaczyna się w głowach, proszę Państwa. W głowach. My musimy chcieć takiej Polski. Musi być wielka swoimi obywatelami. To wiedziały elity w II Rzeczpospolitej. Dlatego tak budowały polską szkołę. I wychowały takie pokolenie, które nie miało wątpliwości, jak się zachować w 1939 roku. I kolejne doświadczenie z historii, które wynika, że nie można szukać pomyślności wielkości Polski gdzieś za granicą. Liczyć na Europę, prawda, liczyć na takich bliższych, dalszych sojuszników. Jeżeli my nie zbudujemy tu wielkiej Polski, a to tylko taka, jak mówię, ma szansę się utrzymać, to tej Polski nie będzie. I wiedział to Jan Paweł II, jak przyjechał tutaj w 1979 roku. I na skałce w Krakowie, on do młodzieży mówi, doświadczenie Polski to jest być może jedno z doświadczeń trudniejszych. Może na pewno w Europie, a być może na świecie. Ale wy się tego doświadczenia nie lękajcie. Nie lękajcie, bo powiedział, bo z tego doświadczenia można wyciągnąć lepszą przyszłość, prawda? Tylko pod pewnymi warunkami. Że wyciągniemy wnioski z przeszłości i pod warunkami wierności, pewnym zasadom, uczciwości, trzeźwości, wierności pewnym elementarnym zasadom. A później jak wyjeżdżał, co nam zostawił, prawda, 10 czerwca 70 roku na krakowskiej Błonie. Prosił nas, mówił, ja was proszę, żebyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska jeszcze raz przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Nie podcinajcie korzeni, z których wyrastacie. To by było, żebyśmy te słowa po prostu, każdy się zastanowił, jak ten testament realizuje, jak się do tych słów odnosi. Także może tyle, dziękuję. Jak Państwo jakieś pytania mieli.